Dzień dobry. Jesteśmy w Sokołowsku na drugim dniu festiwalu w pełni poświęconemu twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Jest dzisiaj z nami reżyser dźwięku, który współpracował z Krzysztofem Kieślowskim, pan profesor Michał Żarnecki. Dzień dobry, panie profesorze. Chciałem się zapytać o, o to czy jest pan pierwszy raz w Sokołowsku i jak podoba się panu tutaj w tym małym miasteczku na Dolnym Śląsku? No po pierwsze to jest urocze miejsce a jestem tutaj drugi raz tylko pierwszy raz to było 40 lat temu w 74 roku wczesną wiosną robiliśmy zdjęcia do takiego dokumentu pod tytułem prześwietlenie o no, sanatorium jakby przeciwgruźliczym E, no to był powrót jakby Krzysia do, 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 do miejsca, gdzie, gdzie spędził wiele lat w dzieciństwie. E, no i, no i dzisiaj to się wydaje, no, dla mnie z kolei z, znowu sentymentalnie, bo tam byliśmy no, w grupie takiej, jakiej się za chwilę tutaj spotkamy przy amatorze, to znaczy był, znaczy z Krzysiem się nie spotkamy, ale, ale, ale jakby czujemy jego obecność cały czas. Bo byliśmy tutaj był Krzysie, był Jacek Petrycki, był, był Krzysio Wierzbicki ja byłem przy tym dokumencie, a teraz jestem drugi raz. Chciałem się również zapytać o emocje, jakie współpraca z Krzysztofem Kieślowskim wywołuje. Ze względu na to, że dzisiaj jest premiera cyfrowej wersji. Amatora. To już 35 lat od nagrania tego filmu. Proszę opowiedzieć o, 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 tamte, o tamtych latach, o tamtej współpracy przy tym filmie. Ja, 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 moje całe życie jakby zawodowe jest, jest e, e, ukształtowane, ukształtowało się przez współpracę z, z Krzysiem Kieślowskim a jednocześnie no, dlatego trochę trudno mi jest yy, yy, o tym opowiadać, bo to ciągle dla mnie jest jakby temat taki yy, no, ciężki. To był najbliższy mój przyjaciel w moim dorosłym życiu. Yy, yy. Przez wiele lat czułem się jak, jak wdowiec. Yy. Amator, z kolei myśląc o, 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 i o Amatorze, i o, i o tamtych filmach, które robiliśmy, to, no, to ja już zrobiłem też teraz rekonstrukcje cyfrowe, opiekując się tymi rekonstrukcjami razem z operatorem każdego filmu i, i rekonstruując dźwięk no, no, wszystkich tych wczesnych filmów Kieślowskiego, czyli, czyli, czyli Blizny, Amatora, Przypadku, Bez końca. E e no i refleksja jest taka, że to są super filmy naprawdę. To, to, to one wymagają oczywiście e, trochę innego skupienia e, i myślę, że, że, że widz wychowany wyłącznie na współczesnym kinie, no, no jestem ciekaw jego odbioru, to znaczy, czy, on, czy, on, czy, czy, czy widz e, przyzwyczajony do, do zdecydowanie szybszej narracji, narracji e, upakowanej atrakcjami najróżniejszymi. Czy jest w stanie wejść w opowiadanie jakby tamto? Ale tamto opowiadanie ma no każdego z tych filmów tak naprawdę. Amatora myślę w szczególności. Jest opakowane no taką, jak, taką jakością i, 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 i analizą, jakby, znaczy nie tyle analizy, to, od, to, to jest taka kwintesencja prawdy. Znaczy ja odczuwam, no, no, przez sposób też realizacji, e, mi się wydaje. To, to Jurek Sztur przypomniał jakby w wywiadzie w, w dzisiejszej waszej gazetce o tym, że, e, że, że dialogi były, były tak naprawdę do końca pisane w przeddzień zdjęć. Myśmy mieli taki zwyczaj, że żeśmy się spotykali, Trochę była to, to, to inny był sposób realizacji filmu, pierwsze mieliśmy dużo więcej zdjęciowych niż dzisiaj to się robi, ale pracowaliśmy krócej, no to był socjalistyczny jakby tryb pracy, były godziny nadliczbowe i tak dalej, których nie można było w stosunku do ekipy zbyt, zbyt, zbyt jakby wykorzystywać, czyli nie, 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 nie pracowaliśmy po 14 godzin, ale pracowaliśmy nie wiem do 17, góra pewnie 18. Krzysztof miał zwyczaj jeszcze po planie, jakby iść, mówiliśmy do koca, on szedł do koca gdzieś na godzinkę. A potem wieczorem się spotykaliśmy, Krzysio, Jacek Petrycki i ja, czasami jeszcze ktoś był, Krzysio Wierzbicki czy ktoś jeszcze, i żeśmy, i żeśmy tak naprawdę. Pisali dopiero, co prawda scenopis był napisany, ale to naprawdę on powstawał w przeddzień zdjęć, czyli my żeśmy w dniu zdjęć mieliśmy no narysowane wszystkie ustawienia kamery. Czyli ta praca no szła, jakby no mieliśmy w głowie wszystko, co mamy zrobić i wszyscy byli pewni, co mamy zrobić. Zdjęcia kręciliśmy w Krakowie. I po spektaklu. My żeśmy obradowali mniej więcej do, 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 do wieczora jakiegoś późnego, do dziewiątej czy w pół do dziesiątej. Po spektaklu przyjeżdżał Jurek Sztur, po spektaklu w teatrze. My żeśmy z Jackiem już się wynosili, a Krzysio, a Krzysio z Jurekiem pisali naprawdę te dialogi. Dziękuję bardzo panie profesorze za wypowiedzi. I... Cieszymy się, że jesteśmy tutaj razem, aby Krzysztofowi Kie Kieślowskiemu oddać hołd, bo Omasz Kieślowski znaczy hołd Kieślowskiemu. Serdecznie zapraszam na nasze kolejne relacje. Sokołowska. Ulicy Sokołowska powoli zapełniają się ludźmi, zapełniają się twórcami i artystami, którzy związani są właśnie z kinem, a ze mną Horace Muszyński, młody, młody człowiek, który właśnie zajmuje się obrazem, zajmuje się filmem, sam kręci etiudy na razie. W tamtym roku mieliśmy okazję widzieć jedną z jego etiud. Może opowiedz, czym zajmujesz się właśnie w pracy twórczej swojej? Więc moje etiudy generalnie nie są takim stricte kinem fabularnym, bardziej interesuję się jakimiś surrealistycznymi obrazami i działaniem na podświadomość widza, na, na coś w rodzaju snu, wejście w taką głębszą świadomość, nie, nie stricte opowieść, a bardziej łapanie za emocje i tego typu sprawy. Dlaczego jesteś właśnie tutaj, na festiwalu Kieślowskiego? Czy Kieślowski jakoś poruszył Cię szczególnie? Tak, Kieślowski jest był dla mnie niezwykle inspirującym twórcą, ale jestem też na tym festiwalu, ponieważ e, on daje niezwykłe możliwości. E, w postaci rozmów z twórcami, reżyserami i znanymi osobami nie tylko z Polski, ale i ze świata. I w taki sposób nie, 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 ma, nie ma tutaj dystansu, który jest na niektórych festiwalach. Tutaj możemy usiąść sobie razem w kawiarni i porozmawiać o filmie, który przed chwilą obejrzeliśmy z reżyserem, bądź jedną osobą, która była zaangażowana w produkcję danego filmu. Uczysz się dopiero tej sztuki kręcenia obrazów. Powiedz mi, czy ciężko jest młodemu człowiekowi wejść w ten świat, czy, czy trzeba mieć to w sobie, to widzenie obrazem i, i odnalezienie się w filmie? Znaczy, ja sądzę, że każdy może odnaleźć jakąś swoją drogę, i chodzi o to, żeby próbować, ponieważ jak. Szczególnie młodzi twórcy, tacy jak ja, jesteśmy na tym etapie, że możemy próbować i nie ponosić tego jeszcze jakichś większych konsekwencji w postaci jakiegoś skandalu, czy, e, czy nie wiadomo jakich krytyk, ponieważ się dopiero uczymy. Co daje nam niezwykłe możliwości, więc każdy powinien próbować, jeżeli czuje taką potrzebę. Jesteś po pierwszym roku studiów, powiedz mi, czy nie miałeś takiego momentu zwątpienia, że jednak nie to nie jest Twoja droga? Takiego zwątpienia chyba nie miałem. Ja, ja już od wielu lat, od czasów gimnazjalnych, wiedziałem, że kręci mnie coś, coś w rodzaju tworzenia, na początku teatr, później film. I znaczy kryzys oczywiście następuje w momencie kiedy mieliśmy ogromną ilość projektów do zrobienia i w pewnym momencie już kiedy siada się do, do kolejnego projektu i trzeba pisać kolejny konspekt to tak nagle ma się taką pustkę w głowie ale wystarczy chwilę odpocząć poczytać parę książek i pomysły same wlatują do głowy. A powiedz mi z twojej perspektywy jakieś rady dla młodych ludzi którzy są jeszcze tacy niezdecydowani nie wiedzą co chcą w życiu robić jak odnaleźć tą swoją drogę. Znaczy przede wszystkim w dobie dzisiejszej cyfrowej produkcji, gdzie każdy może dosłownie telefonem, ja zrobiłem jeden swój film telefonem komórkowym, każdy może nagrywać, więc po prostu trzeba wraz wyjść z kamerą i spróbować nie bać się przede wszystkim, pokazywać wszystkim dookoła, a może naprawdę coś się uda. Gdzie wola, tam droga się znajdzie. Czekamy teraz na amatora, na projekcję amatora. Powiedziałeś mi wcześniej, że czekasz szczególnie na ten film. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że Zobaczę to w formie zrewitalizowanej, będzie to pierwszy raz taka forma w bardzo dobrej jakości i poza tym będzie obecność samego Sztura, co jest dla mnie bardzo ekscytujące, gdyż bardzo lubię tego aktora i zawsze chciałem się z nim spotkać i później rozmowa z nim na pewno jakoś wpłynie na moją przyszłą twórczość. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Czekamy na projekcję amatora i miejmy nadzieję, że nie zawiedzie nas ten nowy, zupełnie nowy obraz amatora. Jesteśmy przed Kinoteatrem Zdrowie w Sokołowsku. Trwa drugi dzień festiwalu Omasz Kieślowski. Jest ze mną pani Bożena Biskupska. Witam. Witam. Chciałem się zapytać pani Bożeno, jest Pani założycielką i współ... dzięki Pani w ogóle ta inicjatywa festiwalu tutaj pojawiła się po raz pierwszy. Proszę powiedzieć na temat tego pomysłu. Pomysł zrobił się kilka lat temu. Ja reprezentuję Fundację Sztuki Współczesnej in situ, którą prowadzimy wspólnie z Zuzanną Fogt i Zygmuntem Rytką, jak również dużym zespołem fundacji. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo właśnie jesteśmy na Festiwalu Tomasza Kieślowskiego. Będziemy go, gościmy bardzo wielu ciekawych artystów i ludzi wokół sztuki, redaktorów, reżyserów, malarzy, rzeźbiarzy. Jest tutaj taki tygiel artystyczny. Chciałem się zapytać, który film Krzysztofa Kieślowskiego jest dla Pani najważniejszy? Właściwie to się nigdy nie zastanawiałam nad tym, który ja bardzo jest mi bliska twórczość Krzysztofa Kieślowskiego, yy, zarówno dokument, jak i fabuła w ogóle jego postać, z którą jakby ciągle mamy do czynienia, z którą przebywamy właśnie w Sokołowsku, przygotowując kolejne edycje festiwalowej, pracując z Radą Programową nad programem. I być może dlatego wszystko jest tak intensywne i trudno wybrać. Ja nie potrafię filmu, który byłby mi najbliższy. Chciałbym się zapytać e na temat historii Sokołowska, jak pani się tu znalazła. Wiem, że to była długa droga, wiele poszukiwań, ale o ten moment, który zadecydował, że właśnie tutaj Instytut się przeniosło. No właśnie. Ponad dwa lata szukaliśmy ja głównie szukałam obiektu, miejsca, przestrzeni do działań fundacji. Te działania były jakoś bardzo ogólnie nakreślone, ale dopiero to miejsce wybrane, jakby w natychmiastowy sposób. Jak się tutaj znaleźliśmy, na drugi dzień zapadła decyzja, że to jest to. I to miejsce w tej chwili, jakby też decyduje o tym, co tu może być. Decyduje również jeśli chodzi o Kieślowskiego, bo on był przed nami, on tu mieszkał kilka lat. Tutaj mieszkali jego rodzice, tu związał się w jakiś sposób z tym miejscem jako um, młody człowiek. Tu powstał jego pierwszy film dokumentalny także i to wyznaczyło też to zainteresowanie jego twórczością i jego um, funkcjonowaniem w tym miejscu. no. A jeszcze przez to, że posiadamy park, że odbudowujemy ogromny obiekt, że mamy wspaniałą kolekcję sztuki współczesnej, którą możemy pokazać w Willi Rozie, gdzie znowu spotykają się artyści, żyją tam, zaprzyjaźniają się. Więc to miejsce teraz napędza i wyznacza działania. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszamy na kolejne relacje z Sokołowska. Jesteśmy w Kinoteatrze Zdrowie w Sokołowsku. Jest ze mną uczestniczka festiwalu, która przyjechała do nas z Górnego Śląska, Karolina Petela. Witam cię Karolino. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem Ciebie zapytać o pierwsze wrażenia, bo jesteś po pierwszym pokazie w kinoteatrze. Co sądzisz o filmach, który, który przed chwilą obejrzałaś? No tak, był to pierwszy mój seans tutaj w kinoteatrze. Wczoraj tylko uczestniczyłam w seansach plenerowych. Film był. O ciekawej tematyce nie spodziewałam się w zasadzie tutaj spotkać niemieckiego filmu, ale był to blok uczniowie Kieślowskiego. Co mogę powiedzieć, był, był bardzo ciekawy, co już też powiedziałam. Może jakieś inne pytanie. Chciałam również Ciebie zapytać o to, na który, który film Kieślowskiego tobie najbardziej przypadł do gustu w ogóle. Do tej pory, może jest to banalna odpowiedź, ale do tej pory najbardziej zapadł mi również w pamięci film Amator, który tutaj jest motywem przewodnim tego festiwalu. A co możesz powiedzieć o wczorajszym filmie Duży Zwierz z gościem specjalnym festiwalu Jerzym Szturem? Nie uczestniczyłam w tym spektaklu, ale film ten widziałam na festiwalu w Cieszynie, Kino na Granicy. Przypadł mi on do gustu pod względem dywersyfikacji e, przedstawienia postaci bohaterów e, znajdujących się również w filmie e, był on o tyle inny, że przedstawiał e, wykluczenie społeczne, które może być związane właśnie z innością człowieka w zamkniętej społeczności, w jakiejś małej miejscowości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kolejne relacje już za chwilę z kinoteatru Zdrowie. Jesteśmy w środku Kinoteatru Zdrowie w Sokołowsku. Trwa drugi dzień Festiwalu Omasz-Kieślowski. Jest z nami pani Ajka Tarasow, Rada Programowa Festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Cię Mateuszu. Chciałem się zapytać na temat dzisiejszego dnia. Będzie cyfr pokaz cyfrowej wersji Amatora. Proszę powiedzieć, kto będzie również gośćmi podczas tego pokazu? Z kim będą przeprowadzane rozmowy? To będzie rekonstrukcja Amatora, film po rekonstrukcji. Zresztą wszystkie filmy Pana Krzysztofa Kiślowskiego już są po rekonstrukcji, możemy je oglądać w pełnej krasie. Myślę, że to jest wielka sprawa dla widzów. Na pokaz Amatora dzisiaj, na pokazie Amatora będziemy dzisiaj mogli zobaczyć operatora Pana Jacka Petryckiego, który już chyba dociera samochodem z Wrocławia. Pana y, Żarneckiego, który jest dźwiękowcem i siedzi tam obok na ławeczce. Pana Rafała Walter, Waltenbergera, który jest scenografem tego filmu i jest od wczoraj już w Sokołowsku. Yy. Żeby nie skłamać ktoś. A, i pan Krzysztof Wierzbicki, drugi reżyser, który też od wczoraj jest w Sokołowsku i tylko czekają, żeby się spotkać z Państwem, z publicznością festiwalową. Chciałem się również zapytać na temat innych propozycji festiwalowych. Które z nich pani osobiście przypadają najbardziej do gustu i które pani osobiście by poleciła? Um... No, dzisiejszy dzień jest właściwie najciekawszy, bo on jest głównie dedykowany panu Krzysztofowi. Już przed chwilą był pokazywany świetny film Andresa Weyla, który no, można powiedzieć, że w jakimś sensie był uczniem pana Krzysztofa Kieślowskiego. Film pod tytułem Jak nie my, to kto teraz odbywa się? Świetny panel, na którym są uczniowie pana Krzysztofa Kieślowskiego Dorota Paciarelli, Dorota Paciarelli prowadzi ten panel, a na spotkaniu jest Greg Zgliński i pani Natalia koryńska Gruz, którzy już no, święcą triumfy w swoim zawodzie i, i bardzo polecam ich filmy, które będziemy mieli okazję zobaczyć. No cóż, amator gala Jutro y, kolejne filmy będą jeszcze wznawiane, projekcje Młodego Kina, który jest znakomite polskiego młodego kina i czeskie dokumenty. No, i jutro kontrabasista. Bardzo dziękuję za rozmowę. Powiedziałam, że pan Jerzy Sztur oczywiście będzie główną osobą, czyli główny aktor, y, głu, głu, główna postać filmu amator. Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam na kolejne relacje z Sokołowska. Sokołowsko, dzień drugi, nowy dzień pełen wrażeń. Dzisiaj ze mną panie, które przyjechały do Sokołowska z Wrocławia po to, żeby cieszyć się kinem Krzysztofa Kisiowskiego. I bardzo ciekawa jestem skąd. Skąd ta miłość do Kieślowskiego i gdzie narodziła się i kiedy narodziła się ta pasja związana z filmem Krzysztofa Kieślowskiego? O, ta y, sympatia dla twórczości Kieślowskiego to już narodziła się bardzo dawno temu, kiedy powstały jego y, świetne filmy y, Kolory o kolorach czy kolory, prawda? I to dla mnie były bardzo y, ciekawe filmy. No i chciałam ogromnie zobaczyć ten film, który tutaj y, dzisiaj będzie Amator. Nie miałam okazji ten, tego filmu zobaczyć, a mam nadzieję, że tutaj teraz zobaczę, już bilety kupiłam. Także. <grym, grym, grym>, tak, filmu, tak, ok. tak, na pewno to będzie ciekawe. No a poza tym samo miejsce, sama y, miejscowość jest przeurocza, która y, ma... Piękny, specyficzny klimat, gdzie leczą, leczyli się ludzie już z, z Rosji carskiej w tej okolicy. Także coś musi tutaj być, bo jeszcze za czasów, kiedy te tereny zajmowane były przez Niemcy, to, to tutaj też było bardzo dużo ośrodków sanatoryjnych, gdzie leczyli się ludzie chorzy na gruźlicę. Także coś jest w tym klimacie takiego dobrego, takiego specyficznego. A była Pani wcześniej w Sokołowsku, zna Pani to miejsce? Tak, w Sokołowsku byłam tu dwa razy na takim dłuższym wypoczynku. Mają tutaj też doskonały zakład rehabilitacji, gdzie się pozbyłam takich różnych bardzo uciążliwych dolegliwości. Za co jestem im bardzo wdzięczna. No i. Tak, właśnie wtedy narodziła się taka ogromna sympatia dla tego Sokołowska. A skąd Panie dowiedziały się o festiwalu? Z gazety wrocławskiej, a skąd? <grych> bo bardzo dużo pisze gazeta wrocławska na temat tego festiwalu. No i w telewizji. Moja siostra na przykład z telewizji się dowiedziała. Ja telewizji nie oglądam, więc nie mogłam się dowiedzieć z telewizji. <grych> e, mam jeszcze pytanie, bo zastanawiam się, co w Sokołowsku jest takiego magicznego, że ludzie, którzy tu przyjeżdżają, od razu są tacy pełni energii i pozytywnie nastawieni do tego miejsca? Ja myślę, że, ja myślę, że klimat. Klimat jest niesamowity. Tu się wspaniale śpi, tu się wspaniale oddycha, tu się świetnie funkcjonuje. E, to jest Pani pierwszy festiwal, czy była Pani wcześniej jeszcze na jakimś festiwalu? Na, na tym nie, nie, nie byłam, dopiero jestem pierwszy raz. Tak się składało, że nie miałam możliwości przyjechać. Dawniej pracowałam, miałam inne obowiązki, a teraz jestem wolnym człowiekiem, także mogę jeździć. A dlaczego warto oglądać ambitne kino, ambitne dokumenty, takie, które gdzieś tam są uniwersalne i dla wszystkich? I trzeba się chyba troszkę zastanowić nad, tym, nad tą twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, bo ona nie jest czasami taka wprost i nie jest łatwym kinem. Dlatego, że taka twórczość czegoś człowieka uczy. Powinni to oglądać zazwyczaj ludzie młodzi, nie tacy poważni jak ja. Ale taka twórczość mnie interesuje, taka mi się podoba. Nie podoba mi się ta nowoczesna twórczość piw-paw I, i dużo huku, dużo y, efektów specjalnych, to nie mogę czegoś takiego oglądać. Nie mogę oglądać amerykańskiego filmu na przykład. <grybujesz> Także dlatego mi się podoba ta, ta twórczość y, Kieślowskiego. A powiem pani, czy znała pani Sokołowsko wcześniej? Czy, czy widziała pani, jak na przykład wyglądał Grunwald, ten zamek, jak tutaj ta miejscowość wyglądała jakieś 40 lat temu? Nie, niestety nie widziałam tego. Musiało być pięknie, na pewno. Teraz jest pięknie. No na pewno, na pewno. Bo tutaj przyjeżdżają jeszcze Niemcy, którzy tutaj mieszkali w Sokołowsku. I z ogromnym sentymentem tutaj y, y, chodzą, oglądają to wszystko. I jak y, te budynki y, remontuje się, okolica y, pięknieje, no to oni też się cieszą z tego. A jesteśmy na kawie i na ciastku. Warto przyjechać do Sokolowska na ciastko? No akurat nie, ja ciastek nie, nie za bardzo dużo jadam, więc nie, nie jadam tutaj, ale myślę, że warto też. O, koleżanka, może coś na ten temat powiedzieć? Zapraszamy do Sokołowska w takim razie na kawę i na ciastko, ale przede wszystkim zapraszamy na filmy Krzysztofa Kieślowskiego. Jesteśmy przed Kinoteatrem Zdrowie w Sokołowsku. Trwa drugi dzień festiwalu Omasz Kieślowski. Jest ze mną pani Bożena Biskupska. Witam. Witam. Chciałem się zapytać, Pani Bożeno, jest Pani założycielką i współ... dzięki Pani w ogóle ta inicjatywa festiwalu tutaj pojawiła się po raz pierwszy. Proszę powiedzieć na temat tego pomysłu. Pomysł zrobił się kilka lat temu. Ja reprezentuję Fundację Sztuki Współczesnej Insitu, którą prowadzimy wspólnie z Zuzanną Fogt i Zygmuntem Rytką, jak również dużym zespołem Fundacji. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo właśnie jesteśmy na festiwalu Marza Kiślskim. My go, gościmy bardzo wielu ciekawych artystów i ludzi, wokół sztuki, redaktorów, reżyserów, malarzy, rzeźbiarzy, jest tutaj taki tygiel artystyczny. Chciałbym się za Ulicy Sokołowska powoli zapełniają się ludźmi, zapełniają się twórcami i artystami, którzy związani są właśnie z kinem. A ze mną Horace Muszyński, młody, młody człowiek, który właśnie zajmuje się obrazem, zajmuje się filmem, sam kręci etiudy na razie. W tamtym roku mieliśmy okazję widzieć jedną z jego etiud. Może opowiedz, czym zajmujesz się właśnie w pracy twórczej swojej? Więc moje etiudy generalnie nie są takim stricte kinem fabularnym, bardziej interesuje się jakimiś surrealistycznymi obrazami i działaniem na podświadomość widza, na, na coś w rodzaju snu, wejście w taką głębszą świadomość, nie, nie stricte opowieść, a bardziej łapanie za emocje i tego typu sprawy. Dlaczego jesteś właśnie tutaj, na festiwalu Kieślowskiego? Czy Kieślowski jakoś poruszył Cię szczególnie? Tak, Kieślowski jest, był dla mnie niezwykle inspirującym twórcą, ale jestem też na, na tym festiwalu, ponieważ e, on daje niezwykłe możliwości. E, w postaci rozmów z twórcami, reżyserami i znanymi osobami nie tylko z Polski, ale i ze świata. I w taki sposób nie, 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 ma, nie ma tutaj dystansu, który jest na niektórych festiwalach. Tutaj możemy usiąść sobie razem w kawiarni i porozmawiać o filmie, który przed chwilą obejrzeliśmy, z reżyserem bądź jedną osobą, która była zaangażowana w produkcję danego filmu. Uczysz się dopiero tej sztuki kręcenia obrazów. Powiedz mi, czy ciężko jest młodemu człowiekowi wejść w ten świat, czy, czy trzeba mieć to w sobie, to widzenie obrazem i, i odnalezienie się w filmie? Znaczy ja sądzę, że każdy może odnaleźć jakąś swoją drogę i chodzi o to, żeby próbować, ponieważ jak. Szczególnie młodzi twórcy, tacy jak ja, jesteśmy na tym etapie, że możemy próbować i nie ponosić tego jeszcze jakichś większych konsekwencji w postaci jakiegoś skandalu czy, e, czy nie wiadomo jakich krytyk, ponieważ się dopiero uczymy, co daje nam niezwykłe możliwości, więc każdy powinien próbować, jeżeli czuje taką potrzebę. Jesteś po pierwszym roku studiów, powiedz mi, czy nie miałeś takiego momentu zwątpienia, że jednak nie, to nie jest twoja droga? Takiego zwątpienia chyba nie miałem. Ja, ja już od wielu lat, od czasów gimnazjalnych, wiedziałem, że kręci mnie coś, coś w rodzaju tworzenia, na początku teatr, później film. I znaczy kryzys oczywiście następuje w momencie kiedy mieliśmy ogromną ilość projektów do zrobienia i w pewnym momencie już kiedy siada się do, do kolejnego projektu i trzeba pisać kolejny konspekt to tak nagle ma się taką pustkę w głowie ale wystarczy chwilę odpocząć poczytać parę książek i pomysły same wlatują do głowy. A powiedz mi z twojej perspektywy jakieś rady dla młodych ludzi którzy są jeszcze tacy niezdecydowani nie wiedzą co chcą w życiu robić jak odnaleźć tą swoją drogę znaczy przede wszystkim w dobie dzisiejszej cyfrowej produkcji gdzie każdy może dosłownie telefonem ja zrobiłem jeden swój film telefonem komórkowym każdy może nagrywać więc po prostu trzeba wraz wyjść z kamerą i spróbować nie bać się przede wszystkim pokazywać wszystkim dookoła a może naprawdę coś się uda gdzie wola tam droga się znajdzie Czekamy teraz na amatora, na projekcję amatora. Powiedziałeś mi wcześniej, że czekasz szczególnie na ten film. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że zobaczę to w formie zrewitalizowanej, będzie to pierwszy raz. Taka forma bardzo dobrej jakości i poza tym będzie obecność samego Sztura, co jest dla mnie bardzo ekscytujące, gdyż bardzo lubię tego aktora i zawsze chciałem się z nim spotkać i później rozmowa z nim na pewno jakoś wpłynie na moją przyszłą twórczość. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Czekamy na projekcję Amatora i miejmy nadzieję, że nie zawiedzie nas ten nowy, zupełnie nowy obraz Amatora. Festiwalu. Okay. Jest drugi dzień festiwalu w Sokołowsku, jesteśmy właśnie po pokazie rekonstrukcji cyfrowej filmu Amator. Jest z nami Grzegorz Zieliński i chciałem pana Grzegorza zapytać o pierwsze wrażenia po filmie. Piękny, to takie na, na, na gorąco. Natomiast powiem tak, ja go bardzo dawno oglądałem. Mm, tamtym czasem jak oglądałem, zupełnie inny odbiór. Ja chyba dojrzałem do tego filmu bardziej. Ile lat minęło od poprzedniego obejrzenia? Co najmniej z 10 albo i 15 lat. A zupełnie inny odbiór był wtedy, inny jest odbiór teraz. Tym bardziej, że tutaj reżyser pokazuje to, co nas tak naprawdę otacza. W sposób prawdziwy, ale ta prawda nie może wyjść spoza systemu. A jak panu podoba się w Sokołowsku na festiwalu? Sokołowsko, też pierwszy raz jestem. Jest to urocze miejsce, które jest niewykorzystane, ma swój potencjał, który jest cały czas niewykorzystany, ale widzę, że dobrze pracuje na tym Fundacja In Situ i całkiem fajnie to zaczyna wyglądać. Warto będzie tu przyjechać. I warto będzie tutaj naprawdę spędzić miło czas. Czyli gwarantuje Pan, że wróci Pan tutaj jeszcze, tak? Tak, wrócę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Za chwilkę kolejne komentarze po amatorze. Proszę powiedzieć pierwsze wrażenia po obejrzeniu amatora. Znaczy jestem zachwycona, jestem zachwycona po prostu, jest to kolejne moje przeżycie, że tak powiem sprzed kilku, kilku lat, ale jest to inne spojrzenie na ten film, także naprawdę wspaniały film, tym bardziej, że oglądamy go w Sokołowsku, w miejscu, gdzie tworzył Kieślowski, a wiedząc o tym, że Pan Sztur będzie za chwilę, to tym bardziej, inaczej to odbieramy. Czy jest Pani tutaj po raz pierwszy? To znaczy ja jestem w ogóle z Sokołowska, ja jestem z Sokołowska. Także również tutaj biorę udział jak gdyby w pomocy organizacji tego festiwalu, ale no festiwal jest wspaniałym wydarzeniem, a dzisiejszy film to naprawdę przeżycie jest niesamowite. Także polecam każdemu, kto nie oglądał. Kiedy pani po raz pierwszy oglądała Amatora? Oj, przyznam się, że nie pamiętam, bardzo dawno temu na pewno, to chyba w momencie, kiedy był emitowany w telewizji dawno, dawno temu. Wielu gości mówi w ten sposób, że... Wielu gości mówi w ten sposób, że jest zupełnie inny odbiór po, po latach, po, po, po latach oglądania. Czy Pani również tak to potwierdza? Tak, znając twórczość Kieślowskiego, inaczej patrzę na ten film w tej chwili, inaczej go odbieram, inaczej też postrzegam tutaj rolę Pana Jerzego Sztura, jest to całkiem inny odbiór. Jeżeli się właśnie bardziej się wgłębia w ich twórczość, to w tym momencie Inny jest odbiór, inne są jak gdyby doznania, ale film jest rewelacyjny, po prostu super. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Za chwilkę następne komentarze z po obejrzeniu Amatora. Witam ponownie, jest z nami Piotr Radecki, krytyk filmowy, rzecznik prasowy SK Banku, który wspiera festiwal w Sokołowsku. Panie Piotrze, proszę o opinię na temat amatora. Yy, opinię pierwszą czy drugą. Znaczy, chodzi mi o to, czy tą, którą mógłbym wygłosić jako 16-letni chłopak, który po raz pierwszy oglądał ten film, czy jako teraz, jak oglądałem? No właśnie, każdy kto wychodzi z tego filmu ma takie wrażenie, że pierwszy raz nie był w pełni nie, nie mógł w pełni ocenić tego filmu, i dopiero za którymś razem potrafią go rzetelnie zrecenzować. Jaka jest Pana opinia na ten temat? No nie, to znaczy kwestia naszego odbioru to wynika z naszych doświadczeń, tak? Wiadomo, że inaczej patrzyłem na ten film, jak miałem 16 lat, i wokół mnie była ta rzeczywistość, która była przedstawiana, a zupełnie inaczej w momencie, w którym. No dzisiaj, tak? Patrzę na to z perspektywy, ale powiem szczerze. Ten film nadal robi ogromne wrażenie, ogromne, ma taką siłę, taki power, pokazuje, po pierwsze przypomina, ale też pokazuje pewne aspekty rzeczywistości, o których można było już zapomnieć tak? przez te ileś lat. Ale jednocześnie, tak jak powiedział to mm, twój, twój rówieśnik, że to jest film o, o artyście, o tym, jak się rodzi artysta i jak się rodzi świadomość bycia artystą i tego wszystkiego co, z tym, co za tym idzie, czyli konsekwencji swoich wyborów, które nie zawsze są pozytywne, nie zawsze są takie fajne, jakbyśmy chcieli. Ale za każdym razem za te wybory trzeba brać odpowiedzialność. To oczywiste, to oczywiste. To jest nasze życie i wiadomo, że jeżeli ja podejmuję jakąś decyzję, to muszę być świadom tego, że konsekwencje tego, no ja sam muszę być za nie odpowiedzialny, tak? I ten film też jest o odpowiedzialności o tym, że nie odpuszczamy, nie mówimy to nie ja, to on, tylko no właśnie biorę na siebie odpowiedzialność za to wszystko co robię. Wiem, że za chwilę będzie Pan rozmawiał z otwórcą głównej roli w amatorze, z Panem Jerzem Szturem. Jakie pytanie osobiste będzie Pan chciał zadać panu Jerzemu? Moje własne? Chyba właśnie o to. O to, o czym przed chwilą powiedziałem, to znaczy o tym, że Twój kolega mówił, że ten film jest o narodzinach artysty. To jest o tyle ważne, że mm, dla Waszego pokolenia ten film jakby stracił pewną e, drugą warstwę. Tę warstwę społeczno-obyczajowo-polityczną, która, która była niezwykle ważna wtedy. Nastąpiła taka, taka zamiana roli. Z jednej strony najpierw był ważniejszy ten aspekt właśnie społeczno-polityczno, moralny, a drugim elementem były narodziny artysty, a teraz ta kolejność się zamieniła. I teraz twoi, ty, Twoi rówieśnicy mówicie, to jest o narodzinach artysty, a cała reszta jakby schodzi na drugi plan. Ja nie wiem, czy to jest dobrze czy źle. To jest po prostu tak się stało. Czasy się zmieniają. Wszystko płynie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Za chwilę będziemy wracać do Sokołowska. Jesteśmy w kinoteatrze Zdrowie. Jest ze mną Zofia Leszko. Chcecie zapytać o wrażenia po obejrzeniu Amatora. Ja już któryś raz z rzędu oglądam amatora. On zawsze na mnie, na mnie robi duże wrażenie. Uwielbiam sztura, jego głos, jego mimikę twarzy. I sam film, to co Kieślowski chciał w nim przekazać, jest, jest naprawdę niesamowite. Film jest nies niesamowicie mądry i, i bardzo dobrze zrobiony. Także za każdym razem się go rewelacyjnie ogląda. Czy to jest Twój ulubiony film Kieślowskiego? E Właściwie można tak powiedzieć. Uwielbiam trzy kolory. I krótki film o zabijaniu. Zrobił na mnie duże wrażenie. Tylko, że to jest troszeczkę inny film od, od, od amatora, także każdy na swój sposób jest piękny. Czy jesteś po raz pierwszy w Sokołowsku? Nie, ja jestem mieszkańcem Sokołowska i notabene napisałam książkę o nim. Tutaj też na festiwalu można ją kupić. Więc jestem taką trochę pasjonatką Sokołowska i nie mogłam sobie odmówić uczestnictwa w festiwalu, także bardzo, bardzo, fajnie, bardzo fajnie jest uczestniczyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Za chwilę kolejne komentarze z Kinoteatru Zdrowie. Kolejny widz, który obejrzał rekonstrukcję, cyfrową rekonstrukcję amatora, jest z nami. Grzegorz. Witam cię Grzegorz. Jakie są twoje uczucia po obejrzeniu amatora? No, widziałem wcześniej ten film, ale nigdy na dużym ekranie. Ten film budzi we mnie takie można powiedzieć bardzo osobiste uczucia, ponieważ tworzę muzykę i jest to wyraz jakiegoś artyzmu zawarty w tym na, na obrazie, po prostu. I, no, i jestem zadowolony, że, że go obejrzałem, chociaż to tylko jeden film, który tutaj będę oglądał. Jesteś pierwszy raz w Sokołowsku. Powiedz mi, jak oceniasz tą miejscowość? No, bardzo mi się podoba. Jest górski klimat i, i filmy to jest dobre połączenie. Powiedz mi jeszcze, czy Amator jest ulubionym Twoim filmem Kieślowskiego? Myślę, że tak. Czy przez ten film uważasz, że trzeba tworzyć odpowiedzialnie? Jak to wygląda? Myślę, że prawda jest yy, zbawienna, powiem tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Za chwilę kolejne komentarze po obejrzeniu amatora. Naszą kolejną rozmówczynią jest Agnieszka Swoboda. Dzień dobry. Chciałem ciebie Agnieszko zapytać o prywatne emocje po obejrzeniu Amatora. Film bardzo mi się podobał, ponieważ i obejrzałem go z wielkim zainteresowaniem, ponieważ troszeczkę pamiętam tamte czasy i wiem jak trudno było się przebić jednostce z jakimiś z realizacją swoich indywidualnych marzeń. Pamiętam też te odrapane bloki i tak dalej. Proszę mi powiedzieć, czy to jest ulubiony pani film reżysera Krzysztofa Kieślowskiego? Znaczy, ze wstydem muszę przyznać, że oglądałam wszystkie filmy Kieślowskiego, ale tak nie za bardzo kojarzę tytuły. Tego akurat nie. Ale widzę, że jest to jeden z najlepszych jego filmów. Moim zdaniem, oczywiście. Czy jest pani po raz pierwszy w Sokołowsku na tym festiwalu? Tak, po raz pierwszy jestem. Dziękuję, Dziękuję bardzo za rozmowę. To już ostatni komentarz po dzisiejszej projekcji Amatora. Za chwilę kolejne relacje. z Sokołowska. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w Sokołowsku. Trwa czwarta edycja festiwalu filmowego Omarza Kieślowski. Ja nazywam się Jakub Szczepański. Jestem dziennikarzem dziennika Polska The Times. Właśnie zaszczycił nas swoją obecnością Pan Jerzy Stur i będę miał przyjemność poprowadzić z nim wywiad. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, Dzień dobry, państwo. Panie Jerzy, jesteśmy w Sokołowsku. Mm. Pan wspiera tę inicjatywę Omarszty Kieślowski. Eee, ale dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne, żeby tutaj przyjechać? Dlaczego pan wspiera swoim nazwiskiem Sokołowsko? Przecież to jest, można by powiedzieć, miejsce no, na końcu świata, tak naprawdę. Wie pan, ale ja w życiu moim bardzo często uczestniczyłem w wydarzeniach, które były fermentem, które właśnie gdzieś były na obrzeżach wielkiej kultury. Żeby tak daleko nie szukać, jak byłem studentem, proszę pana szkoły artystycznej, teatralnej, to tu niedaleko w Nowej Rudzie był festiwal szkół teatralnych. Nie teatralnych, w ogóle szkół artystycznych. Młodzi plastycy, młodzi filmowcy. Młodzi... I to, ja pamiętam to do dzisiaj, że to było miejsce, które mnie ukształtowało. No Nowa Ruda, pan sobie wyobraża? Jak mi wczoraj pani Olga Tokarczuk mówi, że w Nowej Rudzie pani Agnieszka Holand będzie kręcić film kolejny, no to sobie mówię, tak, to jest nasze pokolenie. Nasze pokolenie, wracamy do tych miejsc. I to samo może się stać z Sokołowskim. Czytam programy, nawet mnie mniej interesują te uznane takie pozycje tam, prawda, i ten, mnie interesują te filmy tych młodych. Widzę kilku moich studentów z Katowic, których uczyłem, pokazują swoje dokumenty, no i to jest, i to jest ważne że Pani Biskupska stworzyła takie miejsce, które jest zaczynem fermentu. Absolutnie, te, o tym jest i dlatego to popieram. Pan zadał pytanie, dlaczego? Będę zawsze popierał. Będę zawsze to popierał. Panie Jerzy, ja miałem przyjemność, właśnie powiedział Pan o swoich studentach, ja miałem przyjemność porozmawiać z Panem Jakubem Pączkiem. On powiedział, że jeżeli ktoś pana zna od tej strony profesorskiej jako opiekuna, to jest pan człowiekiem naprawdę serdecznym, ciepłym. Generalnie studenci chyba pana lubią. Tak, chociaż. Yy, no, bo, bo ja zastanawiam się, dlatego bo. bo, bo... Czym innym jest jednak uczenie reżyserów, a czy innym aktorów? Całe życie raczej uczyłem aktorów, ale reżyserów też od dłuższego czasu uczę, co pomaga im, tak bym to nazwał, opiekuje się, tak bym to nazwał. Ja mam taką cechę na szczęście, która pozwala mi być pedagogiem. Kilka: cierpliwość, Do pedagog musi mieć cierpliwość, a dwa: że. Lubię się dzielić tym, co sam się nauczyłem, bo w... upatruję w tym, że to nie umiera ze mną, że to gdzieś komuś i że komuś to jest potrzebne. Akurat dla... trzymam się tej reżyserii filmowej tak długo, bo ja zobaczyłem, że ja tym młodym reżyserom jestem po prostu potrzebnym moim doświadczeniem. To, co zdobyłem w życiu, to, co, czego się nauczyłem, ja staram się im to przekazać, żeby, oni, żeby im było łatwiej. A w takim zawodzie reżysera to jest dużo rzeczy technicznych, których trzeba wiedzieć. Technicznych po prostu. Pan mówił, wyczytałem w jednym z wiadących tygodników, w jednym z wywiadów, powiedział pan, że trochę się pan boi młodzieży. Że młodzieży się pan tak, to dobrze, że pan poprawił się. Części młodzieży. No właśnie, tej się boję, której jestem niepotrzebny. A, a co to jest za młodzież dokładnie? No to są. To trzeba by od tego zacząć, że zwłaszcza w sztuce, w każdej sztuce teatralnej, filmowej, zmienia się estetyka. Ona idzie z pokoleniami, każde pokolenie wnosi swoją nową estetykę i e, e, boję się tych młodych, którzy e, e, generalnie odrzucają mojo, moją wiedzę estetykę e, 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 i, i jestem im niepotrzebny. No wtedy ja się czuję gdzieś z boku, nie, 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 nie bardzo chcę w te układy wchodzić. E, jeszcze Dodatkowo czasem, jak jesteś niepotrzebny komuś, to już bardzo łatwo, że oni się raz ich nie interesujesz, a dwa, zabierasz im miejsce. Zabierasz im miejsce. I, te, i, i, i czasem się boję, żebym się nie otarł o upokorzenie. O, to tak jakbym miał tak delikatnie wyjaśnić, czego się boję, prawda? Że. że, um, że... W jednym z moich filmów córka, która grała Roma Josiwska, mówiła do ojca, co ty mi możesz powiedzieć? Co ty mi możesz powiedzieć, czego ja bym w internecie nie znalazła. No i ten ojciec poczuł się niepotrzebny właśnie. Rozumiem teraz, ja chciałem jeszcze, pewnie męczyć to Pana pytanie, będzie to pytanie może pana być dla Pana męczące, bo pewnie wszyscy o to pytają, no ale ja również muszę zapytać o, o pańskiego obywatela. No cisza przed burzą, proszę Pana, no właśnie zaczynam się lekko denerwować, bo za tydzień, ta, no za, prawie za 8 dni otworzę festiwal w Gdyni. Będzie to jedna z pierwszych, pierwsza projekcja, tak. No i, no i to będzie dla mnie wielki dzień sprawdzianu, czy to, o czym myślałem 4 lata ponad, czy to zostanie zrozumiane właściwie przez tych ludzi, którzy tam zasiądą na tej sali. No bo to jest, wie pan, to jest ta, ta wielka tajemnica filmu. Gdzie ciągle myślisz, jak ci ludzie zareagują? Czy zrozumieją, czy nie pomyle ich, nie zmylę? Prawda? I cały czas myślisz, a tych ludzi nie ma. W teatrze to co wieczór ja sobie to sprawdzę, prawda? A tam ciągle czekasz, ciągle ciągle. My... Może tak, chyba powinni tu się roześmiać. A jak się nie roześmieją, to co to znaczy że się pomyliłem? To wszystko mnie czeka. To wszystko mnie czeka, pewnie czeka mnie też. Ostre opowiedzenie się właśnie według tytułu obywatelskie. Że ten film to nie jest tylko, nie będzie tylko obrazem moich umiejętności reżyserskich, aktorskich, ale będzie też opowiedzeniem się, co ja myślę o tym kraju i o jego przeszłości w ostatnich 60 latach. Co ja myślę. Nie każdy reżyser musi się z tego zwierzać. Jak kryminał reżyserujesz, czy science fiction, to nie musisz. A ja tym filmem ryzykuję również, że będą mogli o mnie mieć opinię, czy jestem na przykład dobrym Polakiem o słusznym. Mnie się bardzo podobało takie to, co pan powiedział. Pan powiedział, że podczas premiery na festiwalu Pan nie będzie patrzył w ekran, tylko oglądał reakcję ludzi. To zawsze tak jest. To, 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 no właśnie to o tym trochę mówiłem właśnie, że z, z, będę wsłuchiwał się, czy, czy oni reagują. Ja przez ten film na pamięć znam, a, a będę słuchał, czy reakcja jest słuszna. Wiem, bo ja jeszcze znalazłem taki fragment gdzieś w prasie, zdaje się, w jednym z wywiadów powiedział pan, że. Celowo szło się za, czas, za, za czasów komunizmu, celowo szło się pod milicyjne pały, żeby potem siąść w knajpie i pokazać, pokazać. Zobaczcie, co mi zrobili. Dzisiaj też ktoś robi coś takiego. Pan powiedział, że to jest wasze, że to jest. Ja mam kłopoty. Ja to czasem nazywam, że Polacy mają skłonność do takiego trochę histerycznego patriotyzmu. Na przykład jak dzisiaj. Słyszę głosy, że Rosjanie już niedługo nas zaatakują. No właśnie tu mi to trąci trochę histerią. Trochę histerią. Jak ja byłem młody, to jeszcze usprawiedliwia cię trochę młodość, jak my pod te pałki lecieli jako studenci w 1968 roku mam Dać się pobić, a potem lizać rany. No to jeszcze to, trochę cię tam, chociaż ja nie lubię siebie z tamtego okresu właśnie za to, że te, to ten histeryczny patriotyzm widziałem w pierwszej Solidarności też. Oj, co ja się tam napatrzyłem, a byłem działaczem, prawda? jak właśnie też dać się pobić było czymś aktem patriotycznym. Bo ja tak się zastanawiałem nad tymi, sło nad tymi pańskimi słowami. To, to z jednej strony nie jest taka trochę... Nie odbierał pan tego nigdy jako autopromocję? Ja się daję pobić, idę, mówię kolegom o, zobaczcie, co mi zrobili. Pan, no, jak mówię o swojej młodości, to wtedy nie było autopromocji. <laughs> to, to jest termin, który wasze pokolenie <laughs> używa i wymyśliło. Nie, to było właśnie no, jakby jakaś kontynuacja patriotyzmu naszych rodziców, którzy wojnę przeżyli. Myśmy im trochę zazdrościli. Teraz widzę, że jestem szczęśliwy, że przeżywam życie bez wojny, no, ale wtedy to się, te, a w jakich oni byli okolicznościach, prawda? Musieli się sprawdzić, powstanie i tak dalej, i tak dalej. To też, żeśmy to trochę chcieli, żeby była okazja kontynuować, prawda? No a poza tym nie, autopromo to nie, to, to było, żeby pokazać, że ten wróg jest jednak wrogiem poważnym. A jak tak, tam tylko, że odmówiłeś, że do partii nie chciałeś należeć, to to mało. No, żeby cię skatowali, to wtedy wiesz, że to jest poważne. Zamknęli, prawda? Otarliśmy się o politykę, o Ukrainę konkretnie. Pan lubi rozmawiać o polityce? Proszę. Czy pan lubi rozmawiać o polityce? Nie, nie, generalnie nie lubię rozmawiać o polityce, bo raz się nie na ni nie znam. Wiem, że to, jaki ja mam mały dostęp do polityki, to nie, nie, nie upoważnia mnie do e, właściwie podejmowania sądów. Także ja się bardzo wstrzymuję. Nie, też, ja, ja się boję, dzisiaj to tak właśnie, tak, tak, tak się kreuje celebrytów że faceta się pyta o to, czym, o, o, że on się musi znać na wszystkim. Prawda? Że, że, no, ja, ja bardzo unikam wypowiedzi na tematy, na których się nie znam, które nie są skręgu kręgu moich, moich zawodowych zainteresowań. Y, y, dlatego, że ciągle ja uważam, y, y, że termin cerebryta w stosunku do mnie byłby terminem pejoratywnym. Nie chcę, unikam, boję się, nie chcę. Być celebrytą. Wie pan co? Y rozumiem, y co chce pan przekazać, ale y ja mam na myśli to, że pan jako tak wielkie nazwisko, hmm. czegokolwiek pan nie powie w mediach, tak? To jest od razu podchwytywane, idzie weter. No momentalnie. Dobra, ja na przykład y mogę mieć też jakieś no, poglądy pomylone. No i co? Ale ma pan do nich prawo przecież. Ale nie chcę ich uzewnętrzniać, bo, bo się, za niektóre bym się za chwilę wstydził, a nie lubię się wstydzić. No ale Monica Lenik, pan powiedział, że na przykład w, no. filmu Krausego, w filmie Krawzego pan nie zna. Nie tak powiedziałem. Właśnie to jest to... właśnie tu z tego uczyniono mi główny zarzut. Nie, pan zapomina tam było jedno słówko gdyby. Gdyby pan Krauze zaproponował mi film, który niesie treści nihilistyczne czy kłamliwe, to bym nie za zagrał. To bym. Gdyby. A zostało. Pan Sztur nie zagrał Krauzego. A ja mam tę wypowiedź, ja mam tę wypowiedź nagraną i mnie, gdyby mi zaproponował, no ale mi... mi nie proponuje, no. ja nawet nie wiem, nie znam. Panie Jerzy, mnie chodzi o odbiór, bo pan, to jest słowo klucz. Pan mówi Smoleńsk Film i od razu tutaj naskakują na pana prawicowcy, dziennikarze. Pana w ogóle nie męczy taka krytyka, bo to tyle lat... No wie pan, no... No męczy, no, męczy, bo, bo mi się nawet już nie chce tłumaczyć, właśnie, że to jest w trybie warunkowym było powiedziane, a ktoś celowo, był taki w telewizji program jak, na jakiś tam jakiś zobaczyłem, nagle program, gdzie właśnie ta moja wypowiedź i nagle wyciągają wnioski, jeszcze te wnioski ko, tak kompletnie zmanipulowane, a program miał tytuł Kulisy Manipulacji. Żeby było śmieszniej jeszcze, prawda? No więc mnie to śmieszy i drażni, ale wiem, że to nie koniec, że ten film, który, o którym mówimy, też dostarczy takich argumentów. Ja i mój syn będziemy musieli się bronić. Wie pan co, ja również zastanawiałem się, jakie to jest uczucie dla takiego człowieka jak pan, domyślam się, że spełno, spełnionego, kiedy obserwuje się młodego człowieka, który to rasta i w końcu człowiek ma możliwość zagrać razem w jednym filmie po, po tylu latach. Jakie to jest uczucie w ogóle? Ale o, o czym pan, pan mówi? O, film, i o tym filmie, o tym najnowszym filmie. Że on zagrał w tym tak, filmie? No tak. nie pierwszy raz on u mnie zagrał. Ale jest pan zadowolony z tego? No proszę pana, mój syn już jest bardzo doświadczonym aktorem filmowym. To trzeba mieć wprawę też ogromną. O tyle, ile on się nagrał różnogatunkowych rzeczy, to, to, to nie można powiedzieć, że czy ja jestem zadowolony. Ja jestem zadowolony, że ten temat mogłem podnieść, bo, bo inaczej, gdyby on nie mógł grać mnie, czy, to ja bym tego filmu nigdy nie zrobił. To jest historia 60 lat życia. Jeszcze jest chłopczyk mały, który gra też lata 50. Także gdyby nie, mój syn nie był aktorem, to ja bym tego filmu nie, może na nowelę bym napisał czy coś. Właśnie mnie o to chodziło, że on zagrał on Pan. Bardzo doświadczonym aktorem. Poza tym film jednak ma odcień komediowy. To jest znowu gatunek, którym on się bardzo dobrze czuje. I właściwie wniósł bardzo wiele rzeczy, których nawet się nie spodziewałem. Tak, to była dobra współpraca, bardzo profesjonalna. Jeszcze tutaj pozwoliłem sobie e, tak. przynieść egzemplarz, może pokażę mi państwu. Yy, I to jest książka, która z pewnością wywiera wrażenie na czytelnikach, ale to nie jest książka o chorobie. No nie chciałem, tak. I, y, y, i ja chciałem, no. Ja chciałem pokazać, co można zrobić, żeby się mniej cierpiało. Yy, czym się zająć, jaki sobie plan postawić codziennie, bo to dlatego dziennik, daty, gdzie to było pisane, prawda? w jakim szpitalu, w jakim ośrodku. I to taki miałem, że, że, że myślałem, że to, że jak ja to napiszę, że, że, że miałem na codziennie ja, jakiś pogląd na coś. Oglądałem jakiś film, przeczytałem jakiś artykuł, jakąś książkę. Że to może pomóc. I proszę pana, tak jest. Do mnie lekarze dzwonią, mówią, że to jest książka terapeutyczna, obowiązkowo do czytania na, w oddziałach onkologicznych u nich w szpitalu. To dużo satysfakcji na pewno. Bardzo wielką. I ten odgłos tej książki to może to naj. To największa radość, jaka mnie w życiu spotkała od ludzi. A przecież występuje dla nich tyle lat, no ale to są brawa, potem gdzieś idą nie, i, i się rozchodzą. A tu y, ci ludzie y, y, dali mi ogromny odzew. I tobie pomyślałem: no, warto było tak życie przeżyć dla ludzi, żeby taki odzew od nich od, o, o, odebrać. Właśnie odzew, ja tutaj sobie wypisałem to, co pan napisał. gdzieś przy okazji paszportów polityki, wszyscy teraz mówią, że idą na scenę. Piosenkarka, konferencjer, polityk, zespół młodzieżowy. A przecież to jest Estrada, Estrada pisane dużymi literami. Zapamiętajcie to sobie. Idziecie na Estradę, bo na scenie to są panowie Trela, Englert, Seweryn. A teraz już to no... też to się zmienia język trochę. Prawda? To jest też, że mutacja języka jestem polonistą z wykształcenia, to wiem, że tak właśnie pokoleniowo się język może trochę zmieniać. Ale też jest to sprawa pewnej mentalności. Dla, ja bym nigdy nie użył takiego terminu, chociaż sam ze stradą miałem wiele do czynienia w młodości swej, Ale wiedziałem, że idę na estradę. Prawda? A scena to jest zupełnie inna, tajemnicza. A powiedziałby pan, że Donald Tusk jest teraz na scenie czy na estradzie europejskiej? Nie, to co się znowu bierze, to jest, to jest, tak, to jest taki idiom, o, 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 że tak powiem, o, 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 języka politycznego. można powiedzieć na scenie politycznej. Tak, na scenie politycznej. Czyli, czyli coś poważnego. Ale również politycy, jak sobie chcą dogryźć, to używają innego terminu. No, dzisiaj Sejm zamienił się w kabaret. Dlaczego tak dyskredytować ten kabaret? Przecież kabaret to jest piękna rzecz. Ludziom wiele satysfakcji daje. A tutaj użyty jest w, w sensie pejoratywnym. To, co robicie, do opozycji to jest kabaret. No, czemu kabaret ma być gorszy? Dziękuję <grym> bardzo. Specjalnie dla państwa rozmawiał pan Jerzy Stur i jak wszyscy Dziękuję. Dziękuję.